dyrektor prosi. Mam więc pana przyjąć do klasy dowolnie przez pana wybranej. W tym wypadku do maturalnej, bez żadnego świstka. Jeśli się nie mylę, tak pan sobie to wyobraża, prawda? Sprawa rzeczywiście jest nie do załatwienia, ale do niższej klasy nie pójdę. Koledzy mówiliby do mnie wujku. Z matematyki naprawdę jestem przygotowany. Polski, historia też. Może z chemii i fizyki słabiej, ale to by się dało jakoś nadrobić. Ale nie mam zaświadczenia, rozumiem. Trudno. Wie pan co? Przyjmuję pana. Jedno zastrzeżenie. Jeżeli da pan sobie rady, będzie się pan musiał zgodzić na wujka. Podsofnę pana niżej. A teraz idź do sekretarki załatwić formalności. Proszę wybaczyć, ale od tej chwili będę pana tykał. Wszystkim moim uczniom mówię ty. Do zobaczenia. We wrześniu. Dziękuję bardzo.
Obywatel kapitan? O co chodzi? Przyjechali po mnie. No to... Ta? Wszystkie wyjścia obstawili. Chcą mi wyrobić w to dzisiejsze zabójstwo. Robić? Przepraszam. No ale... To przecież absurd. Nie pierwszy i nie ostatni. Ale tego im nie daruję. Radzę ci w jej póki czas. Nie wrócę do lasu. No to co, panie Babinicz? Nasze drogi rozchodzą się na dobre. Zrób chociaż tę maturę. Ojciec by się ucieszył. Gdyby żył. Gdyby żył. To ci mogę obiecać. Przykro mi, Żbik. Teraz? Dopiero będzie ci przykro. Mimo wszystko... Powodzenia. Żbik. Obywatel Lęczak? Nie. Kapitan Lęczak. Jesteście aresztowani. Zabić, kretynie. Będę się starał, bałwanie. No. Marku, umowie. Stop! Ja... Mimo stop, tak nie wolno. Prawy sierpowy. Ciągle się na niego nadziewasz. Co mi pieprzysz? Umówiliśmy się, że walka będzie na lipę. Inaczej bym się nie zgodził. On chyba zgubił. Na lipę? Ale lajpo ci nabił nie na lipę. Rękawice. Walczyć! Dalej!
widzisz? Masz kopa. W trzeciej położysz go. Kładź drążek na umowę i połóż go. Zasłużył sobie na to. A wynik idzie w świat. Umowa jest umowa. Co? Masz frajera na widelcu? To go kładź. Po gongu idź na niego. Jest słaby. Fiknij cię w pierwszej minucie. Dobra. No! No, się umawialiśmy? Co? 7, 8, walczy! Serwus, stary. Cześć. Ej. Truda, przynieść jeszcze jedną filiżankę. Tak jest, panie poruczniku. No co ty, przecież mogliśmy sami. Nowa? Tak, Volksdeutschka. I tak jestem dla niej za dobry. Proszę. Całkiem niezła. Co tam było? To co zwykle. Wróg nie śpi, ormo czuwa. Dobrze, zamknij drzwi i nie podsłuchuj. Mocno na mnie plują? W batalionie tak sobie, a w gazetach. Polwych poszedł gdzie trzeba i zamknął im ryj. To co, nic nie napisali? Napisali zwykłe sprawozdanie, że przegrałeś przez dyskwalifikację. Polwych się wściekł. Dowódca pułku, nie mniej. Lęczak zwiał z aresztu. Zbik? Wcale nie jest tak cacy. Pewnie będę musiał po raz czwarty wypełniać ankietę. Mówi ci stary, ja czuję smród. Obywatelu, kapitanie, przelać!
Czego się tak wietrzycie? Poprzednim razem podarłem sobie bryczesy o krzesło. Gwoździk wystaje. To zmieńcie krzesło. Wiecie, po co was tu wezwałem? Domyślam się, obywatelu kapitanie. Zdajecie sobie sprawę, że to była wroga robota. Na was patrzy społeczeństwo, a na mundur szczególnie. A wy jak bandzior bijecie na ringu znokautowanego przeciwnika. Macie coś na swoje usprawiedliwienie? Przepraszam, czy obywatel kapitan był na meczu? Nie, na szczęście nie. Spaliłbym się ze wstydu. Duchy był na Warszawę. Dolak ma znane nazwisko i ludzie idą na niego. Ale nikt nie chce się z nim bić, boją się. A wy zgodziliście się. No i tak, i nie. Wypiliśmy wanienkę wódki. Na mój koszt. Walka miała być fingowana. Miał wygrać na punkty, a nie nokautować. No. No i co? Zapomniał się mistrzunia. Nie wiedziałem o tym. Nikt o tym nie wiedział. Poza Jankiem. To znaczy porucznikiem Mirzykowskim, który był moim sekundantem. To społeczeństwo, o które tak obywatelowi kapitanowi chodzi, sikało z radości, kiedy Dolak sprawiał mi manto. No to się zebrałem w sobie i popsułem im zabawę. Jak wojna, to wojna. I chwalić Boga, to ja zabijałem. Mam 20 lat. Swoje w życiu widziałem i przeszedłem. Jakiś tam Dolak nie będzie robił mnie w konia. Nie mogłem inaczej. Za dużo szumu wokół was. UB ciągle mi wierci dziurę w brzuchu o was. A kumple Dolaka też tego nie zostawią. Tak czy inaczej trzeba was przenieść. Na poligon. No, na jakiś czas. To ważne zadanie. Niemcy zabrali chłopom grunta pod powiększenie poligonu. Są spory, niezadowolenia. No to trzeba sprawiedliwie pomierzyć i dać. Chłopom te, no, zaświadczenia do Urzędu Ziemskiego. Czy mogę odejść, obywatelu kapitanie? Możecie. Garłowski, weźcie ludzi! Daję! Dano! Obywatelu poruszniku, może ja... Pierdalajcie, pielarz! Jak było polwycha? Idę w odstawkę. Gdzie? Na niemiecki poligon. Zamienił Olek Lasek na pole. Pol... O... Polwych... Chcę, żeby przyschło. Polwych jest w porządku, ale... Sprawa śmierdząca. Usmarujemy się na pożegnanie? Jak małpy. Ale nie powinieneś pokazywać się na mieście, nie? Wystąpi inkognito. Orzeł czy Reszka? Orzeł. Pośpiech. Jest wskazany przy łapaniu pchę. Tak jest.
trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiem, kto taki, ten twój miły, ten twój dom. A już miłość daje taki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie i już się wie, że to tylko te. Przepraszam. Czy można panią prosić? Przykro mi, ale ja w ogóle nie tańczę. Przykrości to moja specjalność. Szkoda. Dlaczego się wdzięczysz do tego bandziora? Bardzo panią przepraszam. Chcesz zobaczyć fruwającego frajera? Jak nie, to mów na mój temat tak, żebym tego nie słyszał. Wściekłeś się, czy co? Zostań. Za tych, co na morzu. Oprócz Kriegsmarine. Nigdzie się nie szwendaj. Pamiętaj. My tu zaraz wrócimy. Tylko nie kręćcie się tyle, bo się przeziębicie. Tak, trzymaj. Bliżej podejście. Stój. No ładnie. Milicja strzela do legalnej władzy. O co chodzi? Każdy może włożyć mundur. Przyjechałem dzielić ziemię. Dzwonili, że przyjedzie taki. Żeby się nie dać zabrać, bo to bandzio. Kto dzwoni? No kto? Z powiatu. No to strzelajcie. Przynieś moją czapkę. W porządku, nikomu nie powiem. Dziękuję. No, może jeszcze? Nie, dziękuję. Nie wiem, co robić. Sołtysa nie ma, ja służbowo przyjechałem. W sprawie tych gruntów, co Niemcy zabrali pod poligon. Niech pan zajdzie, panie poruczniku. Prosimy, proszę bardzo. Matka! Co? Pan porucznik przyjechał w sprawie gruntów zabranych pod poligon. Bardzo prosimy. Czym chata bogata? Zabrali nam pod poligon 4 morgi.
to tyle dostaniecie po niemieckiej. No tak, ale jest... jest taki kawałek ziemi po Heisingerze. Drań był, Dorfführer. Ładne pole zostało. 7, a może 8 morgów. Szkoda dzielić, bo to zaraz przy naszym. No to... sobie myślę, że jakby miało co kosztować, to my bardzo chętnie. No a dlaczego nie chcecie nic z reformy? Koło was rozparcelowali jałowiczki, duży majątek. Dobra ziemia, nie? Kto głupi, niech bierze. Pańskie jest pańskie. Nie rusz, bo ci ręka uschnie. A i partyzantka zagląda. Tutaj? A tutaj. A za okupacji było u was cicho, nie? Panie, wtedy partyzantka była zabroniona. Zresztą, gdyby się tu partyzant uchował? Wokoło żandarmeria, gestapo, zaraz by dołapali. No tak. Kiedy ślub? Przyszłą niedzielę. A Heisinger był w ruchu. To jest ziemia, jakiej potrzebuję. To 8 morgów. To na posag dla panny Haneczki, tak? Boisz się rodziców? Oni boją się ciebie. Ty nie musisz. Idź spać. Nie ożenię się z tobą. Wiem. Wybrali mi męża i... muszę. Wcale go nie chcę. To chociaż ten pierwszy raz ja sam wybiorę. Nie boisz się? Boję.
Zaświadczenia są podpisane i z pieczątką. I są ważne. No dajcie. Sprawiedliwie nadzielone, tak jak wymierzyliśmy. No i dziękuję za gościnę. No, stąd ty się dawajcie, te panieczkę. Bez obrazy, panie poruczniku. 3 razy czyszczony. Z przymusu czy z serca? Nie, z serca. Serca. I z pszenicy. No to chłopi. Kozioł Dariusz. Dawaj. Kaźmierczak Stefan. Jest, jest. No i co? Zadowolony pan z tej ziemi po Heisingerze? Chciałem się pożegnać z panną, o, przepraszam, z panią Haneczką. Innym razem się pan pożegna. Kowalczyk Władysław. Danek Wojciech. Danek Wojciech. Pociechu! Spisaliście się na poligonie. Ku chwale ojczyzny, obywatelu kapitanie. Co to jest? Leśni? To kto? Nie wiem, obywatelu kapitanie. Wyfasujcie nową czapkę. Możecie odejść. Ej. Czy ktoś o tym jeszcze wie? Tylko my dwaj, obywatelu kapitanie. To niech lepiej tak zostanie. Tak jest. Cześć! Jak ta lala? Wszystkie sklepy odleciałem. To raryta, skąd ty to masz? Ucz się pilniej niż Mickiewicz w Wilnie. Dzięki. No i bywaj. Co ty? Jadę na akcję. Taki rozkaz. Nie daj się zabić, kretynie. Będę się starał. Bałwanie. No to... Moja! Pozwoli pani, Andrzej Kmita. To pani. Danuta Sapieska. Niech pan siada. Proszę bardzo. Niech pan siada. Dzień dobry. Siadajcie, siadajcie. Nie wiem, z czego bardziej się cieszyć. Bardzo chciałem wrócić do ławki i marzyłem, żeby spotkać się z panią. Moje nazwisko Klapas. Oprócz tego, że jestem dyrektorem liceum, będę się starał nauczyć was czegoś z fizyki. Wygląda na groźnego. Jeżeli pomoże mi pani z fizyki, będę odnosił pani teczkę do domu. Ja mam blisko.
Znowu kosz? Szkoła, panie poruczniku. Pluton! W szeregu zbiórka! Do dwóch, odlicz! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, nie raz, was też to dotyczy, jesteście w wojsku! Raz, dwa, raz, dwa, raz, tak jest. Czwórki, w prawo, zwrot! Na prost, marsz! Pozwólcie, Garbowski. Nie przyciskajcie tak. Powoli przywyknął. Przyszliście do nas z WOP-u, a wcześniej co? Normalnie. Sielce, cały szlak do Berlina, no i teraz tutaj. A, te boczki. To będzie najlepsze wojsko w całej armii, zobaczycie. Przeżyłem wojnę, ale jak z takimi pójdziemy na akcję... Na strachliwego nie wyglądacie. Bo i nie jestem. No. To jest nas dwóch. Pluton, stój! Nie przejmuj się. Jeżeli dzisiaj dasz się odprowadzić do domu, to... Nie. Dzień nie. Nie popisaliście się, moi drodzy. Pozostaje mi tylko nadzieja. Matka głupich i niedoważonych. A mimo wszystko mam nadzieję, że się poprawicie. Mimo wszystko mam. Odpisywaliście jedno od drugiego. Słowem zżynaliście jak pijani stolarze. Tak, 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 tak. Jeden tylko Kmita. Solidna firma. Widać, że pracował samodzielnie. Jesteście wolni. Mita zostaje. Dziękuję, niepale. Rozwiązałeś zadanie, ale pomyliłeś znaki. Jednym ruchem pióra zniosłeś prawo grawitacji. Trzeba myśleć do końca. Nie mam zamiaru być Newtonem. A kim, jeśli można wiedzieć? Cywilem. Zbożny cel. Ale cywilowi matura też się przyda. Niestety do matury dopuszczę cię, jeżeli zdasz przed komisją egzamin z fizyki. Powiedzmy, no powiedzmy w styczniu. Co? Bez urazy? Jasne. Widzisz, obaj musimy mieć pewność, że ta matura należy ci się bez taryfy ulgowej. A nawiasem mówiąc, nie wciągam ci tej oceny do średniej. Do widzenia. Do widzenia, panie dyrektorze. A właściwie... Dlaczego pan to robi? Nieważne. Ale najistotniejsze jest to, że ty to rozumiesz. Dobry wieczór, Danusiu. Randka? Byłam u ciotki. Przez park bliżej. Można cię odprowadzić? Chodźmy. Zapraszam cię na kawę. Nie ruszajcie się stąd. Bez nerwów, to porucznik od nas.
Co wy tu robicie, Olszewski? Wracaliśmy z patrolu. Ustrzelili kogoś z bezpieki. A my tego, co to zrobił. A kto tam jeszcze jest? A jak to kto, obywatelu poruszniku? UB. Pozwolicie, poruczniku, sprawdzić wasz pistolet? Spokojnie. To jest 9 albo 12. A ja mam 7,62. Zrozumcie. Musieliśmy sprawdzić. Na naszych oczach zabili nam towarzysza. A Olszewski im. I Kwita. A ta pani? Była cały czas ze mną. To dobrze. To bardzo dobrze. Dobranoc. 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 No i co, Plutonowy? Starają się chłopaki, jak mogą, obywatelu poruczniku. Zmiana na stanowiska, marsz! Nie denerwujcie się, Pielarz, spokojnie. Jakie nerwy, obywatelu poruczniku? To żelaz to pamięta jeszcze Sielce. Wy sobie Sielcami gęby nie wycierajcie, Pielarz! Zacina się! Nie mnie trzeba na uspokojenie, tylko jemu rusznikarza. Ale jak co, to już dobrze bije. Myślicie, że traficie w tarczę? Jak obywatel porusznik pozwoli na serię z 15, to ją nawet zetnę. Oj, coś mi się wydaje, Pielarz, że nie wszystko o was wiem. Ale ten numer z tarczą wam nie wyjdzie. Założymy się o litra? A może o dwa? No, ale na serię pozwala. Do tarcz krótkimi seriami! Ognia! Tego dnia przyjechał do mnie starszy brat. Wykąpać. Szymuna dojęły w lesie. Nie dosyć, że w ogóle bez Auswajsu, to jeszcze ze spluwą. Pod nami mieszkali Volksdeutsche. Do nas. Tego samego dnia rozstrzelali jego rodziców. Ryby akurat łowiłem. Sąsiedzi ostrzegli. No i tak wylądowałem w lesie. Przyszedł front. Ja z nim na zachód. Potem naprzypinali blaszek. Pomyślałem, teraz pożyję. Przepraszam, przed wojną mieszkaliśmy niżej. Całe szczęście, że to ostatnie. Mam pomysł. Pomysł? Gorszący pomysł. A jak bardzo gorszący? Thank you.
wróciłam z robót z Rzeszy. Ojciec już nie żył. Z mamą od jego śmierci nie porozmawiasz. Choć przed wojną byłyśmy blisko, nawet bardzo. Niby jest, a nie ma jej. Chcę, żebyś wiedział. Miałam narzeczonego. Żyłam z nim. A teraz próbuję nadgonić stracony czas. Czy byście zwariowali, kwita, czy co? Obywatele pułkowniku, jeżeli wyjadę w następnej kolejności, to się nic nie zmieni. A te dwa tygodnie są dla mnie najważniejsze. Zdam egzamin dopuszczeniowy z fizyki. A wiecie, co to mnie obchodzi? Nic. Ale jest rozkaz w sprawie matur. To dotyczy wszystkich oficerów. Jak to rozumiecie, co? No dosłownie. Muszę zdać maturę. Dosyć. Wasz wyjazd jest konieczny. Rozumiecie? To są wybory. Pierwsze wybory w Polsce Ludowej. Na dowódców grup ochronno-propagandowych wyznaczamy najlepszych oficerów. Traktujcie wasz wyjazd jako wyróżnienie. Rozkaz wyjazdu i szczegółowe instrukcje w kancelarii. Wyjazd jutro 16:00. Odmaszerować. Tak jest. Dobry wieczór. Przyszedłem się pożegnać. No mówię, że wyjeżdżam. Nic cię to nie obchodzi? Chciałam ci to powiedzieć jutro w szkole. To wszystko nie ma sensu. To pomyłka. Nie kocham cię, nigdy cię nie kochałam. Danka! Miałam narzeczonego. On wrócił. Będę jego żoną. Jego. Czy to tak trudno zrozumieć? To postanowione, zaraz po maturze. Do zobaczenia, Danusiu. Żegnaj Andrzej. Do widzenia. Można prosić o ogień?
Dziękuję. No i tak. Z matury w tym roku nic. Przykro mi tylko, że zawracałem panu głowę. Teraz, jak tak siedzisz, jesteś bardzo podobny do mojego syna. Jakoś nie miałem okazji go poznać. To dobrze. Nie śpiesz się. Masz dużo czasu, żeby się z nim spotkać. Przepraszam. To dlatego... Bez zakąski lepiej zadziała. Jeśli powiesz komukolwiek w klasie, że piłeś ze mną, to uszy pourywam. Rozcieńczony? Czy czysty? Może być czysty tylko. Człowieku, nie chcesz jechać? Nie chcesz. A pijanego nie puszczą. Jak pojedzie ktoś za ciebie, to i tam zostanie. Wiesz, co robisz? Jeszcze nie piłem. Wiedziałem, tak było. Mógł mnie przecież wysłać za dwa tygodnie, nie? No oczywiście. A dlaczego nie zgłosiliście się do mnie? Skąd mogłem wiedzieć, że obywatel kapitan może to załatwić? Jakby nie było, to przecież dowódca pułku. Nasza firma ma duże możliwości. Prochos! Melduje się, obywatelu kapitanie. Wydajcie rzeczy aresztantowi. Rozkaz. Pójdziemy sobie na piwo. Prawdę powiedziawszy, mnie się też przyda. I firma to toleruje? Staram się nie nadwyrężać jej reputacji. A za tę dzisiejszą drakę nie trzeba będzie odkiblować? Nie, przecież wiemy, że to nie żaden sabotaż wyborów. A za normalne opilstwo, areszt domowy, no a według cennika garnizonowego. No do szkoły będziecie chodzić. Bo przecież to tak jak służba. Proszę. Właściwie wolałbym wyjechać na te wybory, ale chciałbym, żeby ktoś mnie zmienił na dzień egzaminu. Załatwione. Ale tam. Ja przyjadę. Poważnie. Wie pan. A, robię wszystko, żeby interes się kręcił. A tak. Tak naprawdę złe wiadomości to zostawiłem na koniec. Życzył sobie, żebym ci to oddał. Zginął śmiercią żołnierza. Skurwysyn. Głupi skurwysyn. Zdał się zabić. Wozu! Przyładować sprzęt! Pluton przed samochodami w kurzeregu zbiórka! Baczność!
oficer poruczniku plutonowy Garbowski melduje się na rozkaz. Spocznij. Nie róbcie szapy, Garbowski. To nie koszary, to jak front. To nie front, towarzyszu poruczniku. To raczej partyzantka. Panie poruczniku, dla cywilów jestem pan porucznik, a dla żołnierza obywatel. Gdzie ja mieszkam, Garbowski? Zaraz tutaj, obywatelu poruczniku. Wystawcie posterunki, zakwaterujcie wojsko, nakarmcie kierowców i odeślijcie do jednostki. Tak jest. Macie do mnie jakąś sprawę? Jestem Pyzik. Oddelegowano mnie do waszej grupy z urzędu powiatowego. Jako kogo? Jako kapelana? Będziecie mnie spowiadać? Mam być łącznikiem z urzędem. Panie poruczniku, jeżeli sobie tego życzycie, służyć radą. Znam ten teren. Mówiono mi w jednostce, że ktoś dołączy. Co to jest? Posterunek milicji był. Podpalili, obsadę wybili. Nowej nie ma z kogo skompletować. To wy tutaj jedynak? A jest posterunek w Kępce. Obsadzony, 3 kilometry lasem. No dobra, nie będę was już dzisiaj więcej potrzebował. W razie czego mieszkam tutaj na poczcie, po sąsiedzku. Będzie mi trochę raźniej. Wierzę. Dzień dobry. Pan porucznik pewnie na kwaterę. No właśnie, przyszedłem się przywitać i zostawić to, jeśli można. Muszę jeszcze do gminy z wójtem pogadać. Bo pewnie go pan nie zostanie, po wsi lata. Przez te wybory to jakby się powściekali. Pan porucznik się nie obraził, że ja tak. Co też ma? No może sekretarz gminy pomoże, on to jeszcze przedwojenna głowa. Gdzie go szukać? Pewnie u Polstera w Kartyżnie. Polster ma sklep i handel bydlem w Kępce. Będzie... 3 kilometry lasem. Dziękuję. Pędzę, bo mi samochód odjedzie. Kielarz, trzymajcie się ciemia. Dobra. Ja nie władza. Bez wójta nie mam prawa. Sprawa jest pilna. Niech pan to zrozumie. Tak, tak. Dobrodziej kupił dwie. Wejdę podwójnie. Panie poruczniku, na wsi nie ma pilnych spraw. Zwłaszcza o tej porze. Niech pan wierzy księdzu, panie poruczniku, mimo swoich poglądów. Panowie wybaczą na chwilę. No to proszę księdza, to kosztuje 500. Ja rozumiem, panowie. Poker rzecz ważna. Ale jestem żołnierzem. I mam rozkaz i muszę na pojutrze zorganizować wiec przedwyborczy. Już powiedziałem, bez wójta nie mam prawa. Dobrze powiedziane. Na wesele prosić nie przyszedłem. Skoro nie można grzecznie... On tu nic nie może! To mogę tylko ja. Ksiądz? Ogłoszę zambony. To najlepszy sposób, jeżeli nie jedyny. Będzie pan miał frekwencję, o jakiej pan nie marzy. Pojutrze o 5:00. Dom ludowy w Brodziszach. Załatwione. Pan porucznik pozwoli? Chętnie. Jeżeli pan sekretarz da się przeprosić. Chyba muszę. Taki raptus, nie wiadomo co zrobi. Jeszcze raz dziękuję. Dobranoc.
Polsner z kapliczką coś majdrował? Skąd obywatel porucznik? Głupi to ja może jestem, ale nie daltonista. Skurwysyn. Milutki spacerek nas czeka przez ten las. Na strachliwego obywatel porucznik nie wygląda. Bo i nie jestem. No to jest nas dwóch. Karnawał. Bawią się ludzie. No to chodźmy. Może nie odmówią spragnionym wojakom kielicha. Dobry wieczór. Wejdę do góry! Panie, do pokoju. Do pokoju, mówię! Nie rób tego! Oj, chłopcy, chłopcy. Gdyby który wyjrzał przez okno, zobaczyłby, że kapliczka u Polsnera zmieniła kolor. Z jakiego jesteście oddziału? Od kapitana Żbika. Kapitan Żbik. Słucham? Nie, nic. Waszego ojca zabili Niemcy. Spalili w Radegoszczy. Oni też dostaną czapę. Od swojaków. No właśnie. Stać! Tył zwrot! Nigdy was nie widzieliśmy. Zwiewajcie. No już! Pani! Jakby nie sprawdziłem, co mają w płaszczach. Zaraz wracam. Polsner, jestem zmęczony i śpiący. Zamiast bawić się szybkami, módl się. Nic więcej, tylko módl się. Jeżeli jeszcze raz zrobisz coś nie po mojej myśli... Wstań. Żebyś zapamiętał. O co chodzi? Jakiś wariat rzuca granatami, zamknął się w stodole i rzuca. Wiochę oszaliło, wie jeden przez drugiego. Weźcie pielarza i najlepszych strzelców. Trzeba zastrzelić tego szajbusa. O Jezu, panie poruczniku, a jak się nie uda, broń Boże? No to co? Uch, ty stary, ty! A ja powiem, właśnie, że powiem. To on, ten walczak, żona mu rogi przyprawia. Zlał ją do krwi, a dzieci porwał ze sobą do obórki. Pijany piekielnik, dojścia nikomu nie daje i wrzeszczy, że się wysadzi, antychryst jeden. A tam, panie oficerze, pełno tych wybuchów, jakby kartofli w kącie. No tak, teraz już wiemy. Mój Boże, cały... Kurwa, babu, idź i latuj! Zawsze coś takiego musi na mnie wypaść. Oh, man.
Dawaj pieniądze! Jędrek, napij. Tobą nie piję, łachu! Nie piję! Jędrek, napij się! Nie piję z tobą! Ty łachmyto! Pieniądze, ty łachmyto! Jędrek, no co ty? Ty! Nie! Nieźle hamowi kota pogoniłeś. Nie pogardzisz? Tyń, nie wygłupiaj się, jeszcze coś sobie zrobimy. Wyrzuć to! No i coś ty chciał najlepszego człowieku zrobić? Ty! Zbierajcie się, walczak. No. Jesteście wierzący? Do kościoła chodziłem. Pójdziecie dzisiaj na nieszpory. Wedle rozkazu, obywatelu poruczniku. Jak się od rana gorzałe żłopie, to i pokuta się należy. Ksiądz obiecał zambony ogłosić nasz wiec. Sprawdzicie, czy nie zapomniał. Za 20 minut zbiórka. Pluton, stój! Danka. Andrzej. Zmizerniałeś. Wypiękniałeś. Plutonowy! Tak jest. Zaczekajcie na mnie z wojskiem. Pod pocztą. Rozkaz. Pluton, za mną, marsz! Wiem, że musiałaś się wtedy tak zachować. Wiem, po co tu jesteś. To niebezpieczna zabawa, co robisz. Idziesz na kontakt. Słuchaj, ja... Przekaż Lęczakowi. To znaczy Żbikowi. Wiesz, że to ta sama osoba. Więc powiedz mu, żeby nie błaził mi w drogę. Dopóki tu jestem. Tej wojny z własnymi mam... Wczoraj w nocy zabiłeś 3 ludzi. Nie. To ja nie dałem się zabić. Niech to wszystko się skończy. Zrobię tę piekielną maturę i zaciągnę cię przed ołtarz. Wszystko już wymyśliłeś? Wszystko. A mnie nie pytasz o zdanie? Właśnie to robię. Odrzucić? Spotkam cię tu jeszcze raz, to cię zamknę. I póki się to nie skończy, nie wypuszczę. Dla mnie najważniejsze jest, żebyś przeżyła. To wszystko nie jest takie proste. Czekaj na mnie. I ty. Myślałem, że trzeba będzie go stuknąć. Z
Starałem się, żeby mnie nikt nie widział. Tutaj wszystko widzą. Przyszedłem, żeby księdzu podziękować za pomoc. Drobiazg, kazałem im przyjść, to przyjdą. I tak nie macie szans u nas PSL. Szalnego wam nie dam, mogłoby zaszkodzić. Cóż, gość w dom, Bóg w dom. Ostatnia, jaka ocalała po świętej pamięci poprzedniku. A coś mi się wydaje, że ta funda nie jest bezinteresowna. Mam rację? No właściwie tak. Komendant Terpichowski. Ten z Kępki? Komendant Terpichowski pozamykał dzisiaj rano 5 sołtysów z okolicznych wsi, że niby za reakcję. Jaka to reakcja u chłopków dobrodzieju? Ja w politykę się nie wtrącam, ale ostatecznie to moi parafianie. Demokratyczne wybory i aresztowania. Coś tutaj od sasa do lasa. Prawda? Wspaniałe. Co to jest? Tak się zachowuje Węgrzyn. Pod warunkiem, że pamięta stare, dobre czasy. Ma swoją moc. Ma pan jakiś wpływ na milicję? Porozmawiam z nimi. Jestem bezbożnikiem. No ale w tej sytuacji to poniekąd także moi parafianie. Jak tak co wieczór będziemy łazić przez ten las, to się doigramy. Stój! Kto idzie? Dowódca grupy ochronno-propagandowej. Nie znam. Na ziemię! Czy byście zwariowali? Powiedziałem! Na ziemię! Nie zgadzaj się! Rzuć broń! Rzuć to! No i co? A wy skąd żeście się tu wzięli, Bielasz? Plutonowy żyć beze mnie nie może. Wojsko Świętej Jadwigi nawet o hasło nie pyta. A wy, Bielasz, macie u mnie litra? 2, obywatelu poruczniku. Co to za zwyczaje wprowadzacie, komendancie? To po to ustalamy hasła, żeby jakiś kretyn rzucał mnie na ziemię? Jaki kretyn? Ten ormowiec przed posterunkiem. Nie wiem, o czym mówicie. My nie wystawiamy żadnych posterunków. My się reglujemy od środka. Garbowski! Dajcie tutaj tego ormowca. Chcieliśmy go z Pielarzem trochę poklepać, ale nam uciekł. Ten ormowiec to import z lasu. Miejcie oczy otwarte i nie stójcie w świetle. Tak jest. Ma pan do mnie jakiś interes? Po pierwsze, nie pan, tylko obywatel. A po drugie, wyjście, kapralu! Interes mam tylko do komendanta. Podobno dzisiaj zaaresztowaliście 5 sołtysów. Tak, a bo co? Zaraz ich wypuścicie. To moja sprawa. Wojsko nie ma tu nic do gadania. Tak wam się wydaje? Co mi się ma wydawać? Swoje wiem. Doszło do was, co spotkało Polsnera? Wczoraj na moich oczach spadł z drabiny. Strasznie się poharatał. Zaraz wypuścicie sołtysów. Ale, panie poruczniku, to reakcja, zwłaszcza ten z Sikiernika. Królu mój, teraz najważniejsze są wybory. Macie 10 minut na wykonanie rozkazu. Albo sami pójdziecie do pudła. Tak jest. Tak, Garbowski. Władza to jest piękne. Człowiek czuje się jak Bóg.
A gdzie Pielarz? Trafi za nami. No chodź tam. Lepiej było błota nanieść. Łosińscy byli Volksdeutschami? Najgorszymi. Starego rozwalili, jak front przeszedł. Ach, Heniek, to ścierwo chodzi po ziemi. Tylże bez Hakenkreuzów. Nie było gorszej swołoczy. Tego rodaka troje poszło do Oświęcimia. Zasika zatłukli. Korczaka stary Łosiński w lesie zastrzelił, bo chciał furę gałęzi wywieźć. A długo by tak można. Byliśmy wszędzie. Ciągle odtrącają człowieka. Najpierw reforma, potem referendum, teraz wybory. Ciągle głowy nie mają. No a czego nie powiedzieliście? Heniek, to zięć Terpichowskiego. Komendanta z Kępki? Tego samego. Załatwimy to. Niech poszkodowani napiszą. Poszkodowani nie żyją, panie poruczniku. To niech przyjdą rodziny. Razem napiszemy. Wtedy będzie można go zamknąć. Dziękuję. Dziękuję, panie poruczniku. Z każdej familii, gdzie pomordowani, ktoś przyjdzie. I w pierdlu ma być pusto. Tak jest. Idziemy, idziemy, delegaci czekają. Nie pali się. To ich samochód? Ich, ich. Garbowski! Poczekaj. Myślicie, że Wrzesiński da radę zaprowadzić wojsko do Brodziszów? Na pewno. Przygotujcie pluton. Rozkaz. Dobrze, żeście zrobili, że kazaliście temu osłowi zwolnić tych sołtysów. Nie potrzebuję waszego błogosławieństwa na wszystko, co robię. Ale macie. Sralis, margalis, deferentus, deftus. Proszę? Wam się wydaje, że jak ten Terpichowski jest z waszej drużyny, to już święta krowa. O, jesteście niesprawiedliwi. Co noc trzęsie się ze strachu, że to jego ostatnia w życiu, a w dzień robi, co potrafi. A jak obiłem ryja Polsnerowi, to wszystko było w porządku, tak? A tego palanta będziecie bronić pazurami. Dowodu jego szkodnictwa nie możecie przemilczeć. A może możecie? Nie będę się z wami kłócił. Nie, tam nie pierwszy zna. Możecie się kłócić. Trudno się z wami dogadać. Tak jak trudno jest żyć ludziom z takim jak Terpichowski. Będziemy mieli dowody, to go wsadzimy. Będziecie. Wysyłam wojsko do Brodziszów. A mam tu jeszcze interes do załatwienia. Zaczekacie na mnie? No, ta banda to krąży. Ale zostanę. Jak to jeszcze potrwa? Góra, godzinę. Nie możemy spóźnić się na wiec. Ja mam wielkości ziarenek grochu. Zawsze. Co też obywatel porucznik do zimna? Garbowski. Aha. Dzisiaj skończyłem 21 lat. O rany. Najlepsze życzenia, panie poruczniku. Dziękuję. A ten kto? No jak to?
Teren podobno znacie. Henia, nie? Herr Łosiński junior. Kurwa, z buzią niemowlęcia. Volksdeutsch. Późno, Hubert. Jedźmy. Dobra, już jedziemy. Tu jest wszystko spisane przez ludzi z Brogdzieszów. Same grzechy. Dobra, zostawię go na posterunku i jedziemy. Chcecie go odprowadzić do teścia? Co, wyście się upili? No zaraz, jak Heniu jest zięciem Terpichowskiego, no to Terpichowski jest jego teściem, dobrze mówię. Prawidłowo, obywatelu poruczniku. To takie buty. A, no takie. Terpichowski, poczekajcie! To już nie będzie wam potrzebne. Zabieram was jutro do powiatu. I żebym cię nie szukał. Ty skurwysynu powinieneś dostać. Garbosiu. Ty gnoju! Bludanowy Garbowski! I to by było na tyle. Obywatele! Obywatele! Proszę o spokój! To nie targ! To zebranie wyborcze! Jak wiecie, wszyscy, jestem prezesem miejscowego PSL-u. Jest nas tu dużo nawet. No bardzo dużo. Pięknie mówiliście nam tu o tej nowej Polsce, tej sprawiedliwości, tej demokracji. I o tym, że my, chłopi, będziemy rządzić. Ale takie rzeczy możecie ze sobie opowiadać, ale... Tym, ale nie nam! Ale pomówmy o tej niby sprawiedliwości. Dlaczego? Jakim prawem pan porucznik bezkarnie pobił niejakiego polstera? Starego wszystkim obywatela! I ogólnie szanowanego! Pan wie lepiej ode mnie, że dom Polznera to skrzynka kontaktowa z lasem. Czy myślicie, że to ja poszedłem do leśnych i powiedziałem, o czwartej będę wracał z Kępki. Macie okazję mi zastrzelić. Ktoś to jednak zrobił. Kierowca, który nas tu wiózł, nie zobaczył już swoich bliskich. Jeżeli chociaż trochę skrzywdziłem pana Polznera, to dlaczego nie przyszedł tu osobiście i nie przedstawił swoich krzywd? Tylko wysługuje się faktorami. Ja wiem dlaczego. Wy też wiecie. No ale... Nie mieszajmy w nasze sprawy gości. Z każdym z was mogę rozmawiać. Byle uczciwie i szczerze. Z każdym. Z tym obywatelem pod oknem także. No tak, tak, tak. O was mówię. O was mówię, o was. Mogę rozmawiać.
ale nie pod groźbą spluwy. Ja swoją zostawiłem w domu, bo przyszedłem na wiec, a nie do jatki. No co tak słuchacie jak baran grzmotów? Nie macie broni? To włos wam z głowy nie spadnie. A jak wam coś uciska pasek od portek, to wyjdźcie! Nie strzelać! Nie strzelać! To pana znajomy, panie prezesie? Pierwszy raz go widziałem na oczy. Wypraszam sobie. Panu wierzę, a Polsnerowi nie. No to chyba na tym zakończymy. Dziękujemy wszystkim. Mało powiedział. Zobaczymy. Bielasz, wiem, że tu jesteście. Teraz do zobaczenia, poruszniku. Gdzie Garbowski i ten z urzędu? Warty wystawione. Druga drużyna alarmowa. Garbowski i Jubek czekają w młynie. Na mnie? Tak jest. Chuchnijcie. No niby w porządku, a pierdaczycie jak poparzony. Hubert jestem. Andrzej. No to najlepszego. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ja już podałem, ale jeszcze raz. Proszę bardzo. No, Garbowski. Borusik powinien się wystarać dla was o Nagrodę Nobla. A Batyputonowy wolałby raczej, żebyście wystarali się dla niego o Nagrodę Urzędu Bezpieczeństwa. Śpielasz. No to siadajmy. Powiedz mi tak prywatnie, wiesz? Ja jestem Ubek i pić mi to, bracie, nie daję. Jak ty żeś wymyślił, że ten pod oknem ma spluwę, co? No nie bądź świnia, powiedz. No przecież to proste. Ty masz swoje wtyki? Ja mam swoje wtyki. A co ty myślisz, że mnie tak na ładne oczy wzięli? Z braku laku? To ja już nie piję. Tylko nie myśl, że ja się boję, ty. Ale... ze mną się nie napijesz? Ze mną i dzisiaj? No. Obywatel poruczniku. Co to jest? Rakiety. Rakiet? Niemieckie rakiety sygnalizacyjne i rakietnice. Chłopcy znaleźli po wejściu. Aresztować natychmiast! Nie wygłupiaj się. W porządku, zostawcie to. Tak jest. No i w porządku, puścić wolno. Tak jest, no. Kelner! 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 Fajerwerki dla mojego osobistego przyjaciela, o! No już, 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 szybko, no. No. A wy? No. Kuba strzela czerwonymi. No to już, chłopaki, idziemy postrzelać sobie. No. Cztery! Cicho, poczekaj.
Melduj porucznikowi. Ube z całego powiatu do was jedzie. Jędrek. Nie wygłupiaj się to ja. Co jest? Cała powiatówka tutaj jedzie do nas. I od was, kompania. Tymi rakietami zrobiliśmy alarm jak cholera, no. No to będzie nas więcej, no i dobrze, no. Jak ty nic nie rozumiesz? Zniszczą mnie jak amen w pacierzu. Garbowski? Oj, zdaje mi się, że dla mnie 5 lat i degradacja. Zgadza się? Chyba tak, obywatelu poruczniku. Ale urodziny miałem huczne. Taki blamasz. Jest sposób. Chodzisz w ciemno? Dobra. Co się tu u was dzieje? Leśni. Nawiązaliśmy kontakt ogniowy, ale się urwali. Myślałem, że na was wlezą. Ja chyba jednego kropnąłem, wyraz prosto na mnie. Narobiliście tyle rabanu tymi rakietami. Ciemno było, musieliśmy sobie poświecić. Nikt was nie wzywał, a wy jak na odsiecz starycyna. O, wykorzystałem okazję. Pojutrze zdajecie egzamin, nie? Miło mi, że pamiętaliście. Muszę dbać o was. Moja firma nie może się was nachwalić. Ilu ich było? Trudno powiedzieć. Broń maszynowa... 30, 50? A gdzie poszli? W tym bajzlu zapomniałem wziąć pawnika. Tak. Józef, do nas! Tutaj, tutaj! Musieli pójść na Poliski. My pójdziemy drogą, wy pójdziecie brzegiem rzeki. Jak będą wracać, nadzieją się na was. Zrobimy ich na cicho, bez żadnego hura. Wykonać. Rozkaz. Baczność! Lewo! Do samochodu. Rozkaz. Rozkaz. Na samochody. Na samochody. Za mną, marsz! Biorę pielarza i idę przodem. Nie pchaj plutonu na ogień. Tak wyszło. Usłyszysz, że wojujemy? Znaczy, że idą na ciebie. Kładź ich bez pardonu. Pójdę z wami.
Pielarz! Pluton, w tyralierę! Za mną! Już po zawodach. Idźcie po pluton. Dobra. Wszystkich wytłukliśmy, co do jednego. Od nas ilu zginęło? 6 z powiatówki i 8 z kompanii. No nie licząc poharatanych. No i ten polwyk. Szkoda. Fajny gość. Żdego szkoda. A wy! A tamtych ilu położyliśmy? 15 czy 16? Jedna baba. Łączniczka chyba. Obywatelu poruczniku, nasi leżą tam dalej. A kto tu nie jest nasz? Kto?